Siemka wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj będziemy robić challenge, czyli 24 godziny w kolorach tęczy. Jakie są kolory tęczy? Mateczko. No właśnie, mam mały problem. Na pewno wiem, że jest to kolor fioletowy, tak więc... coś miałem fioletowego, więc założyłem. Będzie tam pewnie kolor żółty. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Jest fioletowy, więc dobrze, tak więc dobra, zaczynamy. Dobra, pora się przygotować do właśnie naszego tęczowego challenge'u, czyli przekształcić wszystko na kolory tęczowe. Tutaj mamy mój komputer, który właśnie tak chodzi i pora na... Okej, teraz jest tęcza. Purpulsny. Nie ma purpulsnej, jest tęcza. Teraz jest rainbow. Dobra, tak samo pora przestawić nasze słuchawki kocie, naszą myszkę właśnie na kolor tęczowy. Działa? Ale czerwony tylko? To jest. A możesz przy... O, patrz, proszę bardzo. Tak więc wszystko jest odpalone i zaczynamy w końcu ten nasz challenge'ik. Planuję dzisiaj otworzyć właśnie ten oto boksik, tak więc Muffinka przygotuje nam żarcie, a my jako, że jest tęczowy challenge, a to pudełko jest mega kolorowe, to postanowiłem, że je dzisiaj otworzymy i zobaczymy, co takiego w środku udało nam się trafić właśnie w Demon Slayerze. Tym kucharzem będę robić babeczki. Matka, ci dam tylko jedno zadanie, nie zepsuj, proszę. Co ty mówisz, jak ja... Nie, ale chamsko. Słuchajcie, to było takie białe. Mega. Tak się ciężko wyjmuje, no. Słuchajcie, powiem wam, że rośnie dla mnie jedzonko. 10 wielkich babeczek, 10 sztuk. Finka, ale ty sobie nie zrobiłaś? No jak, no 10 tylko dla mnie? Okay. Staram się, żeby się nie przypiekło, żeby nie były brązowe, no bo brązowy nie jest kolorem tęczy. No z kolorem kupy. Co? Tak jak zapewne wiecie, Muffinka zrobiła mi babeczki. Ej, o, takie babeczki, tak więc ja biorę się za jedzonko. Nałożyłem sobie 2 sztuki i sprawdzimy, czy są pyszne. Zobaczcie, co się tutaj stało. Ja zjadłem już 5, Muffinka zjadła 1, czyli to oznacza, że wygrałem na challenge. Jest śliczna. To jest śliczna, ale wygrałem. Ja je zrobiłam, Kitek. No ale ja 5 już zjadłem, łącznie z 10, pierwszy połowę zjadłem. Dobra, słuchajcie, jako iż zjedliśmy już nasze piękne ciasteczka. Jakie ciasteczka? Nasze piękne babeczki tęczowe. Jeszcze jedna została? No, jeszcze jedna zostało, ale ja zjadłem chyba 6 czy 7 nawet. Teraz tak, pora na otworzenie Mystery Boxa. Jest to Mystery Box, którego kupiłem, specjalnie go kupiłem na naszym, ojeju, na PGA. Pojechaliśmy na PGA, filmik macie Muffinki w opisie, albo w proponowanych, pewnie w opisie będzie łatwiej. Nie chcę go zbytnio rozwalić, bo bardzo mi się podoba to pudełko. Chciałbym go otworzyć delikatnie i to zobaczyć. To nie rozrywaj, tak się nie robi, jeśli delikatnie, to tylko nacinasz. Zacznijmy od samego początku, co tam jest, czyli o, ten jest ten, to jest ten jego nauczyciel. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Podkładkę na mysz skoci. To będzie chyba plakat, tak mi się wydaje. No póki co dostałeś to samo, co ja dostałam w jednym boksie za 50 zł. No słuchaj, to jeszcze... O, Nezuko! Dobra, to dostaliśmy Nezuko. Tak więc jak coś to moje... Do tej pory nadal tyle samo, co z Genshin Impact. O, patrz, kolejna. I o, jeszcze. No dobra, wygrałeś. Dobra, dwie Nezuko. Dwa punkty. O! Ja z tego materiału dostałam ręczek. Takim. Ale to jest kozak i to ma podstawkę? Ma. Zobacz, mogę sobie ustawić teraz. Tutaj daję dużą okejkę. Ja widziałem, to można było kupić i powiem ci, że to chyba w miarę drogo kosztowało. Kolejna. To ja myślę, że są podstawki. Ciemne. Ledwo widać. Dobra. Pod kubek, w sensie podstawka. I ostatnie to jest kubek. I to jest ważne, najważniejsze. Zobaczymy, czy trafimy na Nezuko, właśnie. Dobra, czekajcie. Oj. Nie widzę sobie. No, jak nie widzisz, no to jest Nezuko. To jest ciemny. A, ten Jiroi Nezuko jest, okay. Jest różowy, tak więc wygląda naprawdę fajnie. W sensie, ktoś może nie dla mnie. Komponował te rzeczy, lubi ciemny kolor. Dobra, w skrócie powiem tak. Ja go wyślę prawdopodobnie mojej kuzynce, ponieważ ona też bardzo lubi to anime. I będziemy teraz jeść. Najedzone po lodzie, czy nie? To? Najedzone po lodach. To jest w kolorach tęczy. To? Mhm. Ma brązowe. Co ma brązowa kubka do tęczy? Ale obramówkę ma. Tęczy. Nie. Widzisz to tęczu? Ja bym sobie zjadł. Chcesz? Czy to było niedobre? No w sumie to nie. Możesz spróbować. Nie, nie, tak by nie. No dobra, Kitek doczekał się swoich słodkości. Jesteś zadowolony? Ja. Wciąż to. Dobra, teraz twoja kolej. Co się stało? Nie. No nie. To jest... Co to się stało? O mateczko, ty piedactwo moje. Tęczowa, albo jeszcze taka. Ale ta jest taka tęczowa typowo. No, to jest bardziej tęcza. No, o nie, ale to... Będziesz, a będziesz szyć? Ta jest śliczna. Będziesz i ja lubiłam jakieś szyły dełkować. Kota bardzo lubiłam. Dobra, Kitek, ja no, byłam jest... w Pepko, a ty będziesz w Action. Nie. Masz 3 nie, minuty, a daj mi żeby... 5. Zobacz, jaka jest kolejka. No dobra. No. Dobra, zaglądam to 40 sekund, myślę, że zdążę. No, znalazłem drugi, lakiery. Nie zdążyłeś. Jak? 5 minut. A co to jest? O co mówisz? 5 minut powiedziałaś. Co to jest? To jest tęczowy. Nie, nie. Tęczowy kotel. Pieseł. To jest pieseł. To ładny jest. Cześć, idziemy. Ogólnie to muszę wam coś pokazać. Tam jest Peppa. A Muffinka nie chce mi jej kupić. Muffinka, kupisz Peppę?
znajdzie w automacie. To Georgia. Georgia weźmy. Do domu, Georgia. To są kauczuki i lizaki, razem lubię. Dasz zakres. Daj mi jedną dwójeczkę i ja spróbuję wyciągnąć tam lizaczki. Ej, co jest? Widzisz? To... Nie ma. Idziemy, nie ma czasu. Nie. Co ty, Kitek, chcesz zrobić za tą piątkę? Żartujesz. Wydurnia się. Nie, nie, nie działa. Jak ja mogę wysłać w podróż jego życia pociągiem? Bo mu dałeś nadzieję. Dobra, dawaj piątki. Słuchajcie, patrzyliśmy, takie pizzo burgery wyglądały czadowo, ale niestety się... Nie dowożą! Nie dowożą do nas. Ciuchutko, chce mi się jeść. Kitek nie może zamyć jedzonka, bo do nas nie dowożą kolorowego jedzonka. Już... Jednak zmiana planów. Jedzonka nie było. Dlatego lecę specjalnie kupić jakieś rzeczy i zrobić kolorowe jedzenie, ale ponieważ żadne nie. Nie chce mi przywieźć. Idziemy go. Ja lecę po jakieś rzeczy, barwniki i spróbujemy zrobić coś kolorowego. A, jak zapomniałeś kotka. To jest halloweenowy pieseł. Dobra, słuchajcie, ogólnie to tak, skoczyłem oczywiście do naszej żabeczki, kupiłem kilka rzeczy i tak jakby kupiłem pizzę. Pizzerka jest kupiona, do tego bułeczki na burgery kolorowe, frytaski, żeby zrobić je z kolorowymi sosami. Niestety nie dało rady zamówić nic, więc radzimy sobie sami. No moment, zostaw coś dla mnie. Co? A co mam ci zostawić? Pizzeczkę. Bo ja robię różne kolorowe sosy. Sos ala czosnkowy. Wymieszamy. Piękna konsystencja. Termiseczki. Zaczynamy. Na początku rozdzielimy porówno. Zrobimy różne sosy po prostu. Dobra, zacznijmy od zielonego. Zobaczymy, czy mamy jeszcze ten barwnik. Normalnie, kurde, Kitek sobie nie poradzi. Każdy będzie tego samego smaku, ale różnego koloru. Jeśli jesteście firmą oferującą kolorowe jedzenie i chcecie zaistnieć na kilka kanale, to zapraszamy do kontaktu. Tak jak widzicie, sosy gotowe, pizza w tym momencie wstawiona, do tego są oczywiście frytaski. Jeżeli nie dałem rady zamówić, to zrobię sobie sam. Do tego jeszcze kupiłem czyperki, takich jeszcze nigdy nie jadłem, to są chyba krabowe, pisze krab, więc chyba krabowe. Dobra, otworzymy je i spróbujemy sobie z tym właśnie sosiwem, zobaczymy jak będzie to smakować. Dobra, jedną ręką to otwierałem, więc było ciężko, pierw spróbujemy samego. Powiem wam tak, nic jakiegoś nadzwyczajnego, tego umoczymy w sosie. Dużo lepsza. Dobra, na razie wyciągnę sobie pizzę i zamierzam ją w tym momencie pokolorować. Coś tak, wiesz, po kolei ustawić te kolory, a nie tak na całość. Musisz, to będzie wielki bełt, jak tak nie zrobisz. No to poczekaj. Biały? A, to miałby żółty. To już ta pizza jest bardziej żółta. Nie, tu jest żółty. Przecież tęczenie ma białego. Ma, tylko go nie widać. Wszystkich kolorów. I niebieski. No, ja myślę... Te zrobiły robotę. I tak jest ładnie, uważam, że wybrnąłem z tego. Resztę mam sosików oczywiście do moich frytasek. A ja się biorę teraz za pałaszowanie. Z zielonym, co? Bo fajnie gadają. Lepsze powinny posiedzieć. Okej, jeszcze tylko kolka i jedziemy. Ogólnie Kitek mi nie pozwolił pójść na ulicę i porysować sobie wielką. No bo nie będziesz rysować na chodniku. No przecież po to o to chodzi. Ale ile ty masz lat? Się zmywa. No dobra, przepraszam, to był głupi argument przy tobie, masz rację. Wszystko się zmywa później i tak od deszczu, a wyglądają super. Jeśli macie jakiś fajny pomysł, co takiego możemy z nimi zrobić, to napiszcie pomysł na kredyt. Tak już chyba kończy challenge, mi się już przysnęło. Serena zjem fryteczki. Wiem, z sosikiem w kolorze. Mhm. Dobranoc.